Cześć, witajcie, jedziemy dalej z pancerem 3 Jak widzicie troszkę się zmieniło, może nie za dużo, ale pojawiło się czerwone R R jak Rommel, ale to nie jest R jak Rommel Mała palemka, mała palemka, symbol dywizyjny z przodu i to wszystko jeśli chodzi o kalkomanie Dodrzuciłem też kółeczka, dlatego że już za niedługo będę mógł zakładać gąski W sumie będę też go brudził, więc fajnie żeby to wszystko było spójnie Więc pobrudzimy go razem z, razem z kołami Koła napędowe i koła nośne nie są założone, ale też są już gotowe, nie? Tu macie koła Koła, koła... Napinające nienośne, Boże, no, a tu jest koła napędowe Obydwa. Dobra, co się dzieje? Nie wiem, czy to będzie widać, ale On takiego nabrał lekkiego połysku, nie? To dlatego, że zastosowałem standardową Procedurę, którą zawsze stosuję przy przy modelach i w sumie sprawdza się w 99% mianowicie po procesie całego malowania kolorów, czyli nazwijmy to nie wiem, akrylowego malowania tak? czyli kolor bazowy, jakiś kamuflaż, obicia, weathering pomalowanie wszystkich włazów, no generalnie wszystkiego co trzeba by jakby tak pomalować pędzlem, cały model dostał powłokę z satynowego warniszu. A te warnisze są w trzech jakby rodzajach Satin, mat i, i Gloss, gloss z połyskiem Satin Już Wam tłumaczę dlaczego satin Mat jest bardzo matowy, robi się taka szorstka, chrupowata powierzchnia Fajnie się na niej kalki Na przykład trzymają, ale jak już użyjemy Jakiegoś efektu emaliowego Albo olejnego No to ciężko jest cokolwiek z tym później zrobić Gloss, czyli ten taki z połyskiem Nie no, kurczę, wiadomo Czołgi i to wszystko no, nie świeciły się. Nie? Ten, ta faktura metalu, farby wszystkiego nie miała połysku. A satyn jest taki, że mm, nadaje taką powokę satynową, jak sama nazwa wskazuje. E, co sprawia, że świetnie, świetnie y, ona nadaje się jako podkład pod wszystkie działania związane z weatheringiem, dlatego że mm, wszystkie te efekty jakby wykorzystując napięcia powierzchniowe tak, płynnie się rozchodzą po tej satynowej powłoce a jej głównym celem jest zabezpieczenie naszych poprzednich działań czyli załóżmy, że będziemy teraz ostro działać różnymi efektami związanymi z błotem, brudzeniem, kurzeniem itd. tutaj na podwoziu później będziemy to zmywać, czyścić, dodawać no i tak w kółko aż osiągniemy zadowalający efekt a satynowy warnisz pozwoli nam ochronić Cały to, jak mówią w angielskich filmach, paint job, który zrobiliśmy tu wcześniej, po prostu przez zniszczeniem, tak? No, dlatego tyle, jeśli chodzi o Pancera 3. Co będziemy, co będziemy tutaj stosować? Na początek, jak zawsze, zrobimy pinwash. Pin wash, czyli taki łoż, który ma za zadanie wydobyć wszystkie detale. Ja tu nawet zrobiłem sobie taką próbkę, nie wiem, czy widzicie o. Zobaczcie, jak fajnie widać te nity. Oprócz tego, że one są pomalowane na taki jaśniejszy kolor, wszystkie mają taką otoczkę jakby z kontrastowej takiej powłoczki. Nie? To jest właśnie to jest właśnie pin wash, czyli wszystkie wystające elementy, elementy pojazdu, po kolei każdy dostanie, dostanie kapkę tego łoszu, który, tak jak mówiłem, przez to, że jest ta satynowa powłoka, ładnie się rozpłynie wokół i dzięki temu, że no wiadomo, ludzkie oko bardziej skupia się na takich kontrastujących elementach. Jakby wydobędzie nam jeszcze bardziej wszystkie wystające szczegóły i detale Jakich pinwashy będziemy używać? Ja bardzo często używam tego eee, Troszkę już jest taki, widać, wyeksploatowany Panel liner, od odtami czarny Bardzo fajna rzecz eee, Można kupić gotowe pinwashe Na przykład tutaj jest brownwash taki do eee, Brownwash German, For German Dark, Yellow, Camo, Viggo no, nie wiem, z tych nie jestem za bardzo zadowolony, z tych emali od Miga. Natomiast ten od Tammy ma w sobie jakiś magiczny składnik, który sprawia, że on po prostu super, super się rozchodzi po całej powierzchni. Może znajdę jakieś coś, coś żeby wam zademonstrować. No, w każdym razie mam jeszcze taki brązowy. To widać, ten był mniej używany. On nie jest taki fajny, nie jest taki mocno kontrastowy. A ostatnio, ostatnio robię eksperymenty z farbami olejnymi. Czyli bierzemy sobie farbę dla artystów olejną która jest bardzo taka, nie, gęsta, gęsta. Ot, tutaj macie w ogóle, nie, to jest ta farba. Tutaj już zresztą wyschnięty łoż, który wcześniej sobie robiłem na bazie White spiritu No, jest kapselek od piwa. Często używam kapsy od piwa z tą gumową uszczelką w środku. Jako takich jednorazowy, jednorazowych mieszadełek, nie, wrzucam tu farbę olejną, robię z niej łoż, stosuję na, na jakimś modelu i wywalam śmieci. Tak, taki łoż do Pin washer, ja używam takiego pędzelka, to jest pędzelek od Amomiga, on jest taki bardzo długi, ma bardzo, bardzo fajną spiszastą końcówkę, ale ma bardzo długie włosie, przez co można nim jakby nasiąknąć dużo, dużo tego, dużo łosza no i delikatnie, wiadomo, nie tak, żeby, żeby, żeby to się wylewało z tego pędza, bo nam zaleje detale, ale można w fajny sposób dużo, dużo, że tak powiem, dużo razy użyć go, zanim będziemy potrzebować nabrać nową porcję łosza do... Nie to pędzla, że tak powiem, nie? E, Okej, okay, to to. Co jeszcze? A może nawet wam pokażę. Spróbujemy sobie ogarnąć coś takiego. E, co? Model. Farba olejna. Możemy użyć white spiritu, chociaż w sumie można też użyć. Można też użyć. Tutaj mam w tym drugim, w drugim kapselku. Jest już widać trochę brudny, to jest e, gdzieś tu mam opakowanko, zniknęło mi. Zwykły thinner, enamel thinner. O, proszę bardzo, X20, X20 od Tamiki, tak? E, czyli rozcieńczalnik do różnych emaliowych rzeczy. On też fajnie, nie wiem, mi się wydaje, że też fajnie działa z olejem, nie? Także zobaczcie, mamy taką gęstą farbę olejną, tu sobie robimy tak. Cyk, 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 cyk i widzicie, jest taki już, kurczę, robi się z tego taka brudna Brudna zupa, brudna brązowa zupa, nie? No, mamy tego całkiem sporo na pędzelku. Cyk. I teraz bierzemy. No nie wiem, gdzie, to, gdzie, gdzie byśmy chcieli sobie coś podziałać. Gdzieś gdzieś są jakieś fajne elementy odstające, no nie wiem, na przykład tutaj, nie? I po kolei cyk, cyk, cyk. Widzicie ten hak tutaj, hak tutaj, zawias, 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 tutaj, tutaj. Tutaj wszystko się w taki fajny sposób, na zasadzie kontrastu, tak jak mówiłem, wydobywa, wydobywa z tej takiej płaskiej powierzchni. Nie? To jest podstawowa technika, wydaje mi się, jeśli chodzi o jakieś takie wzbogacenie samego malowania modelu. Zobaczcie, jak on się tu fajnie, fajnie rozpływa. Później, nadmiar tego można usunąć. Nadmiar usuwam zwykłym wacikiem do uszu. Nasączonym, właśnie w tym tinerze, No i można sobie też kontrolować. Zobaczcie, tutaj dałem trochę więcej farby olejnej. Widzicie? Jest od razu jeszcze, jeszcze ciemniej. No trzeba to robić. Trzeba to robić z wyczuciem. Trzeba to robić z wyczuciem. I co jeszcze? No, ważny jest też, jakby kolor tego łoszu. Nie wszystkie, nie wszystkie kolory pasują do, do wszystkiego. Natomiast ten brązowy jest taki najbardziej chyba uniwersalny. Natomiast już w ogóle super się sprawdza przy, przy wszystkich tych takich niemieckich, niemieckich kamuflażach, nie? Czyli tutaj mi się troszkę za dużo wlało. Cyk, cyk, cyk. Kurczę, widziałem też takie techniki, że ludzie robią, robią coś takiego, że um, biorą taki łoż i po prostu jadą po całości, nie? Czyli um, malują tak jakby takim wodnistą zupą całą, e, całą, powierzchnię, całą powierzchnię modelu. A później przecierają te miejsca, w których nie chcą, żeby ten łoż został. No, dzięki temu ten łoż wchodzi już w ogóle we wszystkie zakamarki. Natomiast to jest taka, wydaje mi się, dosyć inwazyjna metoda. Czekajcie, spróbuję Wam jeszcze przybliżyć tutaj na, na tylną płytę. Zobaczcie, nie? Jak, to, jak to fajnie wygląda. Te nity na tej płycie tutaj. na Cyk, cyk. No tutaj, cyk, cyk. Jedyna wada tego pędzelka od odmiga jest taka, że trzeba uważać, żeby gdzieś po drodze nie dotknąć z jakiegoś innego elementu, bo go wtedy nam zaleje łoszem. Będzie po prostu więcej czyszczenia. No i tak bawimy się. W zasadzie z całym, z całym modelem wszystkie elementy. Patrzcie, cyk, 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 cyk. Tutaj zobaczcie wokół tylnej lampy, co się stało. Ten łosz rozlał się, rozlał się pomiędzy. To riflowanie na butniku. Z tym trzeba ostrożnie, ja nie jestem fanem tak, żeby żeby wyłoszować to ryflowanie, tak samo nie jestem fanem zapuszczania łoszów w szczeliny w Cimericie w czołgu. To z jednej strony fajnie podnosi kontrast, a z drugiej strony można z tym łatwo przesadzić i po prostu od takiego elementu, który ma wydobyć detale, przejść do po prostu takiego bezsensownego ubrudzenia czegoś, co nie jest wcale fajne. No. Tutaj trochę kurczę cień mam. Przestawię lampę, może będzie lepiej widać, może tak zrobimy. O, zobaczcie i jedziemy dalej, co my tu mamy? Jakiś cyk, cyk. Cyk. Z takich rzeczy warto się upewnić, że wszystkie elementy, które chcemy ułoszować, typu, typu te włazy, wszystko jest fajnie, fajnie zabezpieczone klejem. Um, dlatego, że jeżeli tam są szczeliny, to ten łosz wpłynie w tą szczelinę, a nie zostanie na wierzchu, nie? Tutaj zobaczcie, cyk, cyk, cyk. I jest, no i tak... To jest z tym zabawy. Mm, Panzer 3, no ma troszkę, ma troszkę tych elementów, które można sobie tutaj spokojnie tym łoszem załatwić. Cyk, cyk. Tutaj, tutaj, tutaj dwa nity, tutaj jeden już poprawiamy. Teraz na tej płycie przedniej. Wszystkie szczeliny też można potraktować tym łoszczem. Szczeliny zawsze fajnie wyglądają, gdy są ciemniejsze. Co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze tutaj? Cyk, zawias, 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 zawias. Cały i dookoła. No i tak się bawimy z tym. Bawimy się, później to czyścimy. Później to czyścimy. No, jest to jakby pierwszy i podstawowy etap. Etap weatheringu. Z takich ciekawostek, to oprócz, oprócz tych satynowych, satynowego warnisza, który stosowałem yy, Podobny efekt można zastosować przy użyciu filtrów Kiedyś może zrobię film o filtrach, ja nie jestem jakimś wielkim fanem yy, Używania filtrów, zwłaszcza tych gotowych yy, Ale zabezpieczają one tą powierzchnię w podobny sposób yy, W podobny sposób jak yy, Jak te warnisze, tak? Yy, tyk, 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 zobaczcie Tyk. E, ważne jest, żeby nie malować, tak jakby nie używać tego jak farby, tylko punktowo dotykamy, dotykamy ja, zobaczcie tu jakiś brzydki zrobił kleks, później to wyczyścimy. E, jeśli chodzi o czyszczenie to też fajnie jest sobie e, stosować taką metodę przy czyszczeniu, jakby wcierać m, w przeciwną stronę, w którą rozpłynął się ten łosz. czyli tak jakby tutaj w tym przypadku będę go spychał z powrotem w stronę tego haka. E, dzięki temu Dzięki temu on pozostanie właśnie wokół tego haku, a pozbędę się tego, tego brzydkiego kleksa, nie no i tak. Po kolei każdy element, każdy element, staram się tu uważać na tych butnikach. Zrobimy eksperyment. Tutaj coś będzie przymocowane, zobaczcie, zobaczcie, co się stanie, jak dotknę tylko cyk. Widzicie? Z jednej strony fajnie podkreśla tą ryflowaną fakturę butnika, ale a teraz maluję, czyli robię dokładnie to, przed czym przestrzegałem przed chwilą. No ale to w celach demonstracyjnych, nie. Okej. Okay. No i co? Tak będziemy go pinwashować. Ja nie będę was męczył. Oczywiście koła, to wszystko, 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 wszystko z każdej strony oglądamy model. Wszystkie nity staramy się wydobyć, żeby to fajnie ciekawie wyglądało. Gdy skończę z tym pinwashem, przyjdzie następny etap. Ale zanim przejdziemy do następnego etapu, chciałem wam coś jeszcze pokazać. E, pamiętacie z poprzedniego filmu. Był Opel Omnibus, autobus, z którym miałem trochę problemów, nie podobał mi się wielkościowo. Generalnie mm, jakoś tak nie... nie mogłem się odnaleźć w projekcie tego autobusu. Nie? I e, finalnie okazało się, że nie będzie na Opla Omnibusa. A to dlatego, że firma Roden, która jest producentem pomyliła wypraski i zamiast wrzucić mi wypraskę tam, nieważne G czy D Wrzucili wypraskę z wczesnej wersji, różni się to niedużo, różni się to tylko tym, zobaczcie, o, widzicie to koło zapasowe tutaj, tego nie ma, to są normalne drzwi, nie ma tego koła zapasowego, nie wiem nic, ale tak mnie to wybiło z rytmu przy, przy sklejaniu tego autobusu, że że poszukam czegoś, poszukam czegoś innego i teraz tak, mój dobry znajomy sprezentował mi kiedyś swój model z dzieciństwa, Takiego Volkswagena Garbusa w wersji pustynnej na balonowych oponach. Mm, nie wiem, chciałem go użyć, ale wymaga on trochę pracy, poprawek. On jest malowany ręcznie. Ja nie powiem, że jest bardzo. Mm, bardzo o, tu coś stało z kołem. Jest bardzo, bardzo czysto, solidnie zrobiony, jak na, jak na czasy, kiedy. Wiadomo, to jest taki model z dzieciństwa, nie? Coś, coś, coś takiego mniej, mniej nazwijmy to poważnego. Niemniej fajny, fajny pojeździk. I to mnie natchnęło do czegoś innego. Przypomniało mi się, że kiedyś, kiedyś, kiedyś popełniłem model yy, i oto wam go zaprezentuję. On już jest w nowych szatach. Patrzcie SDKFZ251 w wersji B bodajże wersja dowódcza. Zobaczcie, tu jest pełno radiostacji w środku. On był w cały w kolorze pancer, pancer grał w tym, w tym w szarym pancernym niemieckim kolorku. No ja go sobie przemalowałem. Zrobiłem na nim weathering trochę inaczej niż przy pancerze. 3. Zobaczcie, tu są takie bardziej, właśnie żeby też Wam pokazać różnicę, tu są takie bardziej subtelne, subtelne te obicia, nie? Widzicie, widzicie jak to wygląda? Jest więcej takich sytuacji, gdzie farba żółta jest obita do jaśniejszego odcienia i spod niej wychodzi jakby kolor ten kolor kolor szary nie? zrobiłem to w ten sposób, że zastosowałem metodę z gąbeczką dobra, czyli ta gąbeczka, moczymy ją w farbie, w tym jaśniejszym odcieniu ściągamy nadmiar na ręczniczek papierowy bierzemy pensetę i obracając w różne strony, uderzamy tak jakby tapujemy odbijamy, robimy jasne obicia, obicia jasnej farby na pancerzu obijamy, 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 a później już klasycznie, może można próbować też gąbeczką ale mm, wtedy jest ryzyko, że te kształty nie, się tak fajnie nie nałożą natomiast tam, gdzie celowo zrobiłem, no na przykład tutaj, nie? w tym miejscu zobaczcie, o czu, 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 gdzie mam mój super wskaźnik, o tutaj nie? widzicie, tu był taki duży, jasny ślad i w tym miejscu później y, kolorem tym szarym z pędzelka, malowałem obicia, to na przykład z przodu, nie? też na przykład w tym miejscu i to wygląda fajnie, tak realistycznie, nie? czyli że ta farba była uderzona w czymś, no, też tutaj, nie? zobaczcie, tu, tutaj, farba była czymś uderzona, starta, przetarta, 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 aż starła się do zera i odsłoniła szary kolor. Tak to wygląda. Co my tu mamy? No, wnętrze, wnętrza nie malowałem. Oczywiście pojazd ma antenę, antenę ramową, taką dużą tutaj zakładaną, którą sobie zdjąłem do malowania. Żeby nie. no żeby było mi wygodnie, żeby po prostu nie zapryskać tego, tego wnętrza znowu. I pojazd ma 9-metrową antenę gwiazdową, czyli taką samą antenę, jak jest w pancerze. W pancerze 3, nie? Jak to nawet zrobiłem sobie przymiarki do dioramy, o której będzie chyba następny odcinek. Hmm, to to wygląda dosyć specyficznie, to, powiem mi się to podoba, wygląda to jak palmy w Afryce, nie? Czyli dwie takie wielkie gwiazdowe anteny. E, tu są jakieś kanistry, które kiedyś przykleiłem, nie wiem czy to dobrze wygląda, te są w uchwytach. E, widziałem na zdjęciach, że te kanistry też były mocowane na jakichś sznurkach, że wisiały sobie z pancerza bocznego. E, białe krzyże, e, białe krzyże oznaczałem, że to są kanistry na wodę kanistry bez krzyża to kanistry na bajurę normalnie. No i co? To będzie pojazd dowodzenia i on będzie sparowany razem z pancerem 3, czyli taki ruchomy sztab dowodzenia, nie? Te figurki, których tam jest całkiem sporo będzie to fajnie, myślę, fajnie, myślę wyglądało. No i pojazd przede wszystkim nie jest za duży, nie jest wiele większy od pancera 3, no może ciutkę dłuższy. No i też super, że udało mi się wykorzystać, wykorzystać model, który, no który gdzieś tam w mrokach szafy leżał i się kurzył już od ładnych od ładnych paru, paru lat nawet, tak mi się wydaje. Chyba ze 3-4 lata ten model ma. No to jest firma, model firmy na Z. Teraz takiej trochę mniej popularnej z uwagi na to, co się dzieje na Ukrainie. No nie wiem jak kiedyś, kiedyś sytuacja się może unormuje i, i kupowanie tych modeli znowu będzie jakieś sensowne. No to polecam. W sumie fajny model. Chociaż wydaje mi się też, że to jest... Kupiony na licencji wypraski Dragona. Dragon też robił taki model w wersji drugiej. To jest antena. Tą anteną oczywiście się nie przejmujemy, utniemy ją później i zamontujemy coś, co wygląda normalnie, bo to, to wygląda jak jakiś taki kikutoglut, kurcze, który jest jeszcze na końcu, na końcu odcięty. No to co? To tyle, czyli e jedziemy teraz z spin Trzeba spinłoszować całego pancera 3. Pinłoszujemy tego SDKFZ. E on też jest oczywiście już w tym warniszu. Cały, no i jak zrobimy pin wash, to myślę, że przyjdzie czas na efekty brudzenia. Chociaż z tym się jeszcze chyba wstrzymam, aż przyjdą mi jeszcze dwie rzeczy, które sobie zamówiłem do dioramki. Dioramka jest tu za mną, nie będę Wam jej pokazywał. John mi trochę pomaga w wybieraniu, bo jestem tak zdecydowany, co tam chcę za zaprezentować. Mam po prostu mnóstwo pomysłów i, i często wołam ją tutaj i mówię, żeby z perspektywy laika coś mi podpowiedziała. Eee, po prostu, co, co jej okiem wygląda lepiej, nie? Bo ja już po prostu od patrzenia i wymyślania tych dioram trochę mam, ale trochę jestem zafiksowany na niektórych rzeczach i nie wszystko, co mi się wydaje super albo, nie wiem, albo mega sensowne, tak naprawdę, tak naprawdę jest, jest, jest właśnie takie, jak mi się wydaje. Eee, co jeszcze, co jeszcze? No to na razie na razie tyle, nie? Eee, rozłączam wideo i jadę z tym pinłoszem w farby olejnej. Myślę, że kolejny, mm, kolejny film będzie o. Na kolejnym filmie pokażę Wam. Zrobimy tak. Piność pin tych dwóch pojazdów. Mm, Piność tych dwóch pojazdów. Piność tych dwóch pojazdów. I później zajmiemy się dioramą. Przygotujemy jakby taką bardzo, bardzo podstawę tej dioramy, mm, po to, żeby później, gdy będziemy jakby stosować weathering na dioramie, przenosić też te same kolory na na pojazdy. Nie? To zachowa wtedy taką fajną spójność. Czasami, czasami łapałem się, zwłaszcza kiedyś jak wcześniej robiłem takie rzeczy, nie? że robiłem model, sklejałem model, model, robiłem jakiś, jakiś weathering, jakieś efekty błota, tego wszystkiego, a później robiłem dla danego modelu dioramę. Niby stosowałem te same środki, niby, niby wszystko miało wyglądać tak samo, ale jakoś tak później to nierealistycznie coś, coś, tam, coś tam się działo takiego, że to nigdy nie wyglądało tak jakby mm, byłoby spójne, ze sobą spójne. Nie? No, to co, kończymy, eee, kończymy, trzymajcie się tam, ja jadę dalej z tematem, teraz przez weekend mnie nie będzie, więc po weekendzie, po weekendzie pewnie wrzucę kolejny filmik, kolejny filmik z tą dioramką, ewentualnie jeśli po drodze po pinwashu wpadnę jeszcze na jakiś pomysł, co można, co można przed... Przed osadzaniem tych modeli, na tak naprawdę na dioramie kolorystycznie nazwijmy to, zastosować na nich, to wam też pokażę. A jeszcze gąsienice. Na sam, na sam koniec temat z gąsienicami. E, gąsienice do pancera 3, nielubiany przez wszystkich e, DS-y, czyli mm, DS, Dragon, Dragon. Kurczę, nawet nie pamiętam co ten skrót dokładnie oznacza. W każdym razie, no są winy, winylowe gąsienice. E, winylowe gąsienice. Wiele osób za nimi nie przepada, wiele osób uważa, że są beznadziejne. Fakt, można dzisiaj kupić lepsze gąsienice, można zastosować Magic traki dragonowskie. Takie nawet jak mam tutaj. Te mam chyba akurat od Sztuga, albo od poprzedniego Panzera 3 czyli... Czyli mam takie gąsienice. Ja natomiast nie mam problemu ze stosowaniem tych DS'ów. Plotka niesie, że one się rozpadają, tam, nie, że pod, ten, pod wpływem promieniu UV i tak dalej one się kruszą i, i niszą, Nie wiem, jeszcze się z tym nie spotkałem, szczerze powiedziawszy, tym bardziej, że one będą całe pokryte farbą, wederingiem i tak dalej. W przypadku Pancera 3, gdy on ma, zobaczcie, trzy, trzy te koła podtrzymujące, można sobie fajnie zrobić efekt, też efekt tego takiego, tej zwisającej gąsienicy. Nie? Chociaż Chociaż jak się przyjrzycie zdjęciom, no oto mam pod ręką instrukcję, nawet jak zobaczycie w instrukcji, to te, gąsie, te gąsienice nie, mają, nie są tak bardzo luźno zwieszone z tego, nie? One są całkiem mocno napięte. Zresztą nie, nie mogłyby być takie, takie luźne. Więc tutaj nie ma problemu, a patent jest taki, kiedyś go robiłem, może, uda, może zrobię teraz tak samo. Za tutaj widzicie, tutaj, tutaj są te zęby prowadzące, które fajnie, bo są puste w środku i za tymi zębami wklejam drucik, taki cienki, miedziany, miedziany drucik, wklejam go na cyjanoakryl i on usztywnia mi całą konstrukcję gąsienicy. Natomiast w momencie, gdy chcę zrobić jakiś kształt, który, w którym ta gościna zostanie na stałe, no to przez to, że nie wiem, ugniotę tę głośnicę z drucikiem pod spodem, tak i ona już mi tak zostanie. Teraz wiadomo, teraz odbiję, ale gdyby był ten drucik z tyłu, to tak by ona została. No, także, także jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej, pinłoszujemy, pinłoszujemy, nie dajemy się i kurczę, walczymy na tej pustyni. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.